o vințel, fecherun cu iuzefchi, bua e să de ostat ca lot și ce și un tic să șuie govicu, picarnia e ghișet veciorcu. Veciorcu vă dă ciba fez, baba, rubahnu, ale dușa țovie, a ei hop, uderlo, to bua e jincu, iac to praveri o șclipțe, nică e pisou ca nadam v locomotivie. Nielu stiž večorkovo, a zicva še ona zavdike nime akontmanov na štramskim zidelku, dovala jakemu zbirnišemu na i duhovi britka, abo kovocek, abo do kabziv čiskava zvočoka tak, co by jej hop tego nie videl. A boja, či to do všejský ve tej našej dzielnici našo večorkovo. Myślonek Eugena już po drugim piwie napocznął lał pasownie wandrować do jego dzieckowych lot. Ludzie, które mają tela lot są on, w którym pizu już bez 65 lot, pewnikiem nie mieli tela grace, tela rostomajtej uciechy, co teraźne młodzioki. Dla nich, no można nie ino, można to ino dla niektórych, to w tym, co srogą uciechą było, kiedy mieli przyleżytość łapnąć jakąś nową książkę, jakiś ich heft ze geschichtami albo co. Bocza, co u nas na Krzyżowej była lodownia od Frąckowraka, mrącą się pod Fusiskiem Ojgiem. Lodownia. To tak można nie do ostatka, prawda, tam u niego szło erbnąć, lajsnąć się na isto, hasie szkło i belecło. Papin deklowo betlejka, w którą niskoszy ze ojcem się składało, klejbowało. To było dla niektórych na isto festelnie ważne, bo przeca nie ino Ojgenowi i jego bracikowi, ale mocce inkszych dziecków, młodzioków, każdą niedziela po kościele mamulki dowali po raz złociochu i szli one do Frąckowiaka. Zachciwne lajśli się za dwa albo trzy złociochy lodów, jedna kulka to złociok, a Ojgen zawdy blazował tam i kukał, zazierał i sznupał na, we fachach, jeśli byli jakieś nowe książki. Zdało mu się, oby to było dzisiaj. Wspominał Ojgen te książki, które byli za 2 złote i 40 ceckich we wercie i za te ci pieniądze szło tam u tego Frącka, tak go mianowali dziecka, dostać wszystko, od takiego faraona bez krzyżaków do 3 muszketerów. Wszystkie też byli, ale drukowane jeszcze na zeitungowym papierze, nie obeżnięte do ostatka, no takie jak ze maszyny wypukli. No ale byli. I nie skorzyj w doma, kiedy już mamulka gnali do spaniu, młody człowiek, szpikol, brał taszn lampa i pod pierzyną cytał, że mu ślepia się same zabarli. Zetrwało to tak na isto pora gryfnych lodów. Jednego synka, a bodziołki była to nie ino książkowo przygoda, szło się przetać wystawi, co też to się działo ze dzieckoma kapitana Granta, co wynokwiał Tomek Sawyer, jego kamrat Huck. Abo co napochali chłopcy ze książki Królewicz i Żebrak, lebo chłopcy z placu broni Ferenca Molnara. I Eugen ty za bajtla nie jedna noc przebomlował pod pierzyną ze 3 muszkieterami albo ze hrabi Monte Cristo we jednej gracy, a starą taś lampą we drugiej. A na drugi dzień we szkole synek miał ślipia podzelowane, kalne albo czerwone jak u langory, jeszcze nie rąc bez to i srogich chybów od rektora na chyb. Mnie się to też nierą strefiło, co dosia mrącą ojgiem przytyszył u breka. Bocza, jak kejsik na katejmusie we szkole, ja, był tyż czas, kiedy katejmus był we szkole i to za tej łoszliwej komuny. Łapnął ci mnie kapelunek wala, jak czytał pod banką przygody dzielnego wojaka Szwejka. I zderkuł się, ale się w ten czas lachmo zrobiło, bo trzeba miarkować, że kapelunki do dzisiaj festelnie nie radzi mają tego całkiego Jarosława Haszka, który na isto pierony możliwie opisał ostomajtych felkuratów jeszcze za pierwszej wojny, a kiedy ku temu można jeszcze bardziej skuli tego. Był fest znany we policyjnych rewirach w Czechach, Słowacji, Austrii, u Madziarów i Węgrzech. No ale ty stary frunckowiok, a najlepszy jego cera, staro kamela, junkwerka z kalejną szpikolą, bez gotki i takie buchy jak Nana Emila Zoli, które się czytało pod pierzyną bez zważowania na starczynne. Chłopcy, grace trzymać na pierzynie, a nie pod. A kiedy się synek nacytał tych wszystkich głupot, to się szło za jakąś frelą. Mieliśmy taką głupio berbla, która szła ze każdym synkiem za pora bombonów, no i reczki kopalniochów, do zegródku, lebo na szachta i tam próbowało się na dziołkach to wszystko, co se synki poradzili fosztelować, jak choby we tej śpiewce Laskowika, jak się to robi. Te rożki młodzioki też wlazują pod pierzyna, bo po 4 deka, ale i noze mobilniokiem, komórką w gracach.
i bajsują, posyłają belekajte jej SMS-y i nie potrza do tego tasz lampy, bo one same łocia roztomajcie blindują. Ani skorzy ojce dziwują się, po jakiemu muszą teraz za te dzieckowe telefony bulić. I najgorsze to ci jest steroski to, i że młodzioki blank już skryflać do porządku nie poradzą, i no roztomajte apki śmigają bez te maszynki, bo kaj się mają nauczyć do porządku pisać, kiedy już blank niczego nie czytają, bo i to, co im potrza do szkoły, ściągną ze interneta. Bo kaj i kiedy te dziecka mają się naumieć szkryflaniu listecku, kiedy i we szuli nie poradzą tym palcyskom dać pokój, no szkirtają i szkirtają szyjc z tymi kneflikuma. Ocia, tak po prawdzie, mo to tyż dla bajty i dobro zajta. Te roski one nie muszą sztrykować się kajsik na dźwierze we szkolnych haźlikach, sobie podejrzdzić dziążki. Styknie, co tą maszynką, tym modernym mobilniokiem, knipsną coś pod kieckami, albo ściągną świńskie łobrowski bez internet i tera.